pamiętam tylko dobrą piłkę Bartka Nowaka zarzuconą na długi słupek. I udało mi się przeskoczyć stopera Miedzi i skierować piłkę do siatki. Wiedzieliśmy, że Miedź jest bardzo dobrym zespołem i że to nie będzie mecz na hura. Żadna zespół nie chciał się otworzyć, co było widać po pierwszej połowie, że mecz był bardzo równy i toczył się głównie w środku pola. Każdy z nas miał swoje sytuacje, ale nic nie wpadało, więc było wyrównanie. Więc myślę, że mecz był do jednej bramki. Kto strzeli, to miał największe szanse to dowieść. Najważniejsze, że to byliśmy mecz. Ważne, że dała 3 punkty. Wiadomo, każdy chciałby mecz zamknąć do przerwy i na drugą połowę wyjść sobie na spokojnie i kontrolować przebieg spotkania, ale nie zawsze tak się wygrywa. Można strzelić bramkę w pierwszej lub 10 minucie i nieważne. Ważne, że dała 3 punkty. No, gratuluję przede wszystkim Stali wygrania tego spotkania. Skromnego, ale na pewno... Spotkania, w którym przede wszystkim w pierwszej połówce te pierwsze minuty, te pierwsze 20-25 minut było takie energiczne w wykonaniu Stali. Grali wysokim pressingiem, chcieli tą piłkę odbierać. Wydaje mi się też, że w kilku sytuacjach nam zabrakło przyspieszenia gry, bo mimo że omijaliśmy nieraz ten pressing, to jeszcze zabrakło przyspieszenia w tej środkowej strefie i wykorzystania tej przestrzeni. Potem już ta gra między 30, tak naprawdę 45 minutą się mocno wyrównała. Druga połowa, bramkę tracimy w najmniej takim oczekiwanym momencie, kiedy jest nas duża ilość w polu karnym i brakło koncentracji, piłka na długi słupek i prawie zerowego kąta bramka. Także szkoda tej oczywiście bramki i tak naprawdę po tej bramce zaczęliśmy już lepiej grać, bardziej składniej. Te zmiany, które dokonaliśmy, miały na celu przede wszystkim ożywienia gry i oczywiście zmiany ofensywne i na pewno były zalążki sytuacji, w których można było się przede wszystkim w polu karnym lepiej znaleźć. Mówię tu o zawodnikach z przednich formacji, naszych napastnikach, którzy muszą walczyć o tą pozycję, bo na pewno te kilka szczególnie Te dobre dorzucenia Henia Oyamy z lewej strony, gdzie dużo wprowadzał zamieszania, mogły przynieść nam pożytek. Przegrywamy skromnie 1-0, natomiast liga toczy się dalej. My musimy się teraz dobrze zregenerować. Wiadomo, te 3 wyjazdy były dla nas trudne pod względem pokonywania kilometrów i następny mecz w niedzielę z Suwałkami już po regeneracji. Musimy grać oczywiście o pełną pulę. Dziękuję bardzo. Miedź Legnica to bardzo dobry zespół. Tam jest ogrom jakości i ogrom bardzo dobrej organizacji gry. I żeby dzisiaj wygrać to spotkanie, to naprawdę musieliśmy się bardzo, bardzo mocno sprężyć. Myśląc przede wszystkim o bieganiu, organizacji gry i dopiero wtedy dołożyć jakość. I ja się bardzo cieszę, że tego nie brakowało, bo to był mecz, w którym kto strzeli pierwszą bramkę, myślę, że po prostu skasuje 3 punkty. I tak się stało. I my to dowieźliśmy do końca, bo myślę, że na przestrzeni 11 dni, dzisiaj kolejny raz, jestem przekonany, 115-120 km zespół zrobił i to zawsze wraca. I cieszę się, że dzisiaj znowu to do nas wróciło, że daliśmy dużo serca i dołożyliśmy jakość i dlatego stworzyliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. Szkoda, że nie zamknęliśmy tego meczu, ale najważniejsze jest to, że dopisaliśmy kolejne 3 punkty i tyle. I fajny wieczór przed nami. Mamy pytanie?